Cześć! Dzisiaj chciałbym poruszyć temat ustawienia elementów zestawu perkusyjnego. Niektórzy perkusiści myślą, że doszli już do jakiegoś muru, nie są w stanie rozwijać się bardziej, a tymczasem zmiana ustawień niektórych elementów zestawu perkusyjnego może popchnąć ich grę do przodu i sprawić, że będą po prostu lepsi i sprawniejsi. Z racji, że ćwiczę z różnymi zespołami w różnych miejscach, wynajmujemy salki, koncerty są bardzo często grane na nie moim zestawie. Także zauważyłem, że wielu perkusistów rozstawia w jakiś taki dziwny sposób swój zestaw. Ja nie mówię, że on jest zły, tylko że bardzo często właśnie taki jest. No niestety. Także często widziałem sytuacje, w których perkusista, żeby grać na rajdzie, gra na wyprostowanej ręce albo ma bardzo daleko wysunięte talerze. Popatrzcie się przy uderzeniu w werbel, jak żeby wyprowadzić uderzenie gdzieś na takiego crasha, no to jest bardzo daleka droga. Automatycznie, jeśli ktoś chce grać szybciej, no nie jest w stanie, bo zagradza mu to ta fizyczna odległość. To jest problem. Także słuchajcie, kiedy ostatni raz eksperymentowaliście z ustawieniem swojego zestawu? Czy na pewno on jest taki idealny? Może warto coś w nim zmienić? Spójrzcie. Z takiego ustawienia, jeśli przejdę do takiego, to jestem w stanie zagrać szybciej, bo droga od poszczególnych elementów zestawu jest krótsza. Mogę szybciej wypuścić strzał. Zamiast tak, to jakbym zrobił tak, no to wiadomo, że droga jest dłuższa. Także poeksperymentujcie od czasu do czasu z waszym zestawem. Powiedzmy, że zacznijcie nawet od crasha. Sprawdźcie, czy może jakby wisiały troszkę niżej, to by było lepiej. Może są za nisko, może są wysunięte za bardzo gdzieś na boki i wystarczy zwyczajnie obrócić statyw. To jest taki prosty zabieg, ale on może sprawić, że będziecie grali wydajniej. Powodzenia!